tato. Natek, oj. Natek, dzień dobry. Co się dzieje? Dlaczego jesteś taki wesoły? A dlaczego ty jesteś taki wesoły? Co się wydarzyło? Bo ja zawsze jestem wesoły, ale co ci się wydarzyło, że jesteś nieszczęśliwy? Nie jesteś smutny przez to, że Emilii nie ma lub coś? Nie no, ja miałbym być smutny, jak Emilia mi chyba wyznała miłość w książce? Tak jak ja ci przeczytam. Uświadamiam sobie, że chyba cię lubię. Chyba cię lubię. A jeżeli kobieta mówi chyba cię lubię, to znaczy, że na 1000% ona mnie lubi. Hej, witajcie, ja jestem Lufer, a jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo Emilia chyba czuje do mnie miątkę, tak jak ja czuję do niej. Witam wszystkich bardzo ludzko, bardzo serdecznie, jest ze mną Neteo! Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym odbił Emilię i po tym odbiciu był z Emilią. Nie, wy nie macie psychy zostawić 5000 łapek w górę. Każdy, kto zostawi łapkę w górę, będzie w życiu szczęśliwym, zakochanym, będzie miał dużo miłości, spełnienia wszystkich po prostu, nie wiem, marzeń i tak dalej. Więc dzisiejszy próg to jest 5000 łapek w górę. Pamiętajcie o tym, że codziennie losujemy widzów. Więc zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie zostać wylosowani. Zostawcie dzwona, zostawcie tutaj na dole te 5000 łapek w górę. Napiszcie komentarz Team Czapka. Tu przypnę wam serce. No i dzisiaj oczywiście w połowie odcinka mniej więcej lub na końcówce będzie komentarz do losowania, więc pamiętajcie o tym. Dlatego oglądajcie wszystkie odcinki do samego końca. Słuchaj, ja sobie zrobię specjalne miejsce, gdzie będzie ta książka leżała. Ja ją sobie nad łóżkiem, żeby tak mi przypominała o tym. A to przypadkiem trochę, wiesz, tak nie robisz, wiesz, nie wyolbrzymiasz tego, że ona może coś do ciebie czuć? Ja powinienem na tym serwerze zabronić tarczy. Nie! Tarcza jest zbyt, no jak to? Tarcza jest zbyt OP. Nie, jest właśnie dobra. No właśnie nie. Bo jak ja ciebie spotkam, to ja nie mam kompletnie szans z tobą, bo to oczywiście będziesz robił swoje uniki. Zamiast pójść jak prawdziwy mężczyzna w bój, to ty się bronisz tarczą i potem walczysz jak lama in my living room. Posłuchaj, to że i... Właśnie mam tutaj tarczę, to tylko właśnie jestem prawowitym właścicielem tarczy Kapitana Ameryki. Tak. Wiesz, że mam serio tarczy Kapitana Ameryki? Serio. Nie masz tarczy Kapitana Ameryki. Jak to nie mam? Nie masz. Mam. Nie. Ty na... tak... Ej, mam pomysł. Ja ci mogę coś pokazać i pokażę też widzom, ale wiesz co ja mam? No? A ja mam rękawicę nieskończoności. Nie. Mam też drugą rękawicę nieskończoności. Wiem o tym! Dogląda się! No! Zostawcie za to łapkę w górę. O, pokazuję, żeby zostawić łapkę w górę. I tutaj tak samo. To boli. Ciągle mi brakuje drewna. Ciągle nie mam drewna. A tak? Ja? Pewnie poszedłeś po tarczy. Nie. Ja mam coś na tarczy. Jasne. A, dobra, słuchajcie, ja dzisiaj będę próbował zalecieć cały teren, ze względu na to, że ten teren troszeczkę już tak podupada, jeśli chodzi o drzewka, więc Natek, trzymaj i sadzimy dzisiaj. Dzisiaj sadzimy. Gul, dzień dobry wszystkim! Dzień dobry! Hejo! Strzała w łeb jak z rana, jak śmietana. Opa, dzień dobry, cześć, sokowirówka, dzień dobry, blender. Au. Słuchajcie, dzisiaj niestety musimy skrócić żywot działki Xaviego, ponieważ rozrósł się jak ZSRR, więc słuchajcie, no niestety, musimy to usunąć. Co to jest? Karoletta! Karoletta! A tak widzisz to? Patrz. To. O! Widzę. Kto tu schodzi? Powinno zejść. Może to spalimy? Nie. Słuchaj stary, bo ty masz zaloty do niszczenia rzeczy, które są nasze, a to są nasze rzeczy, więc nie można ich spalać. Nie wolno. Tak, nieprawda, nie spaliłem nam diamentów. Wysadziłem je. Co? No kiedyś, nie pamiętasz? Poznawaliśmy się.
Poznałem się z tobą. A, wtedy ci się nie udało. Wtedy nie udało. Tak to. O, dzięki sokowirówka. W sensie blender, mikser. Mikser był spoko. No, szkoda, że go wywali z ekipy. Dobra, tutaj trzeba posadzić dużo drzewek. Usuwamy te pochodnie, które tutaj są. Myślę, że pyk. Natek, co ty robisz? Przecież one nie urosną! Co za chłop? Jezus! Urosną. Wszystko co robisz, robisz byle jak. Prawda. Prawda. Tutaj tego za dużo troszeczkę. Opa, słuchajcie kochani, w ogóle mam w planach wybudowanie w tym o miejscu szklanej piramidy. Nie. No o co ci chodzi? Tam nie. Będzie spawn! To jest ta, bo nie tak! Ale tam będzie spawn! To jest ładne! Albo to, albo 30-piętrowa farma kurczaków. 30-piętrowa farma. No porąbało cię? A no chyba ciebie porąbało. No ciebie porąbało. No ciebie porąbało. Ej, za blisko siebie je stawiacie, bo one wtedy nie urosną. Nie urosną? Nie. Chcesz je założyć? Nie. Drzewa można zbonmilować. Opa, opa. O, to trzeba wyrównać, bo to słuchajcie jest zbyt brzydko. Tutaj trzeba jakoś to, wiecie, tak ładnie zrobić. O kurde, Karoletta, to twój domek? Mhm. Lol, domek Karletty albo Ragletty. Dobra. Domek, luferka i natka. A? Chodzi do naszego nowego domu. Co za... Nie wierzę. Luferka. O, ale my mamy ładny domek. Jakie? Domek, luferka i natka. Wow. Dobra. Ale macie ładny dom. O, dziękujemy, słuchajcie. Jezu, te drabinki to był pomysł natka. Ale tu jest ładnie. Tato, co to jest? A jak wyglądam? Macie kuchnię. Roletto, jak wyglądam? Podobała ci się ta zbroja od taty? No. Ja. Dzięki, tato. Nie ma sprawy, synek. To zaczynam. Tutaj mamy, słuchajcie, taki chilling room. Na razie nie mamy sufitu. O, no ale to... wybudujemy nie. Sufit z tych, z... Piecyków. Nie. Ej, tak. Tak. O? O tak, o, będzie, o. A tu ładnie wygląda. Ej, to jest moje, to jest moja działka. Ej. Ale chamsko. O, dobra. I macie nie ma. Jeszcze jedno łóżko. Ej, co? Idź stąd. Dobra, Karoletta, spokojnie, bez nerwów, nie denerwuj się. Ła. Domek, luferka i nad... O, dobra. Ale wy macie tutaj ładnie. Ja cię kręcę. I to wszystko ja z Natkiem budowaliśmy. No. Natek, ja mam takie zasadnicze pytanie. Kiedy ty zaczniesz... Ja mam pytanie. No? Ja mam pytanie. Itemków nie mamy. No jak to itemków nie mamy, to ty nie masz itemków, bo ty tutaj powinieneś budować. On nigdy tu nie... O, wow. No tak, widzę postęp. A wow. No to mogę tą lepiankę rozbudować. Co wy macie z tym domu? Biciem? Dobra, zróbmy tak. No. Ten, który mi to zniszczy i mi tato do skrzynek dostaje za nagrodę lunetę. Co? Co o to? No. Nie, ej, żartowałem. Ale ja chcę to. Czemu chcesz to rozwalić? Bo ten swój tiertowy domek rozbuduje. Nie, co ty, porąbało? To jest ładne oto, tutaj, to, nie, Natek, za dużo przydawkowałeś marsjanków. O Jezu, to zniszczy ten koblowy wieżowiec, ten. Dostaję lunetę. Dwie lunety. Jednak jedną. A dacie wodę? Tak, proszę. I wodę. Ale dopiero jak zrobisz. Jest! Jezus, nie muszę tego robić. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie właśnie. Słuchaj, Natek, musimy dzisiaj zająć się rolą. Musimy naprawić oto miejsce. Oto to miejsce musimy naprawić, więc musimy wykopać dużo... no ja nie wierzę. Kto to zrobił? Kto to kuźwa zrobił? Jakiś karakan. To trzeba naprawić. Trzeba tutaj odupnąć. Pyk. I pyk. Natek, co robisz? Patrzcie, jak ty to robisz? Może byś mi pomógł? Już. To ten dąb, czy coś jeszcze byś chciał? Dąb. Dobra, tylko dąb. Kto tak robi? O mój Boże! Natek! Kto? Kto? Najgorzej! Ej, to jest coraz gorsze. Ja ci kręcę, ale... No tak się rozpaliłem, taką wściekłość poczułem w sobie. Jak można tak robić dla serwera?
Jak ktoś potem może spojrzeć sobie w lustro? Chyba normalnie. Jezus. Dzięki, mordo! Nie ma za co! Nie do ciebie! A. O, tutaj słuchajcie, jest nasz wylosowany widz. Nie wiadomo, który to, jeden z różowych. O, to ten. Jak o nas wiemy? Mam pomysł na... Jak to się nazywa? Rytuał wylosowanego widza. No jak? Rozmnażanie kotów. Albo znalezienie kota dla Natka. O! To nie jest głupiutki, to jest bardzo clever, to jest bardzo 200 IQ. Ja muszę sobie tą książeczkę sobie ustawić tak, żeby była w takim wyjątkowym dla mnie miejscu. O, tutaj. Ej, a jak chcesz nazwać tego axolotla małego? A, to nie wiem, to chyba od ciebie zależy. O, serio? Ty? Ja! Tylko nie nazywaj go durnie, proszę. Okej. Okay. Jak go nazwiesz? Mam już imię. Jakie? Nie mogę powiedzieć. No jakie? Nie mogę powiedzieć. Czemu to się tak długo rozwala? I książeczka od Emilii. O. No i kozak. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Mimo tego, że Emilii nie ma, to jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, ale no jednocześnie jestem smutny, bo no Emilii nie ma. Nie ma Emilii, ale mam nadzieję, że już niedługo, już za kilka dni ją odbijemy razem z wami. Mam nadzieję, że będziecie na tych odcinkach. A, ja miałem pójść po te slaby. Nazwany! Kot! Kot! Kot miał być nazwany. Nie. Jak on go nazwał? No, halo. Mononukleoza. Mononukleoza go nazwałeś? No. Ja ci kręcę, nie wiem. Ale fajny, co nie? Mononukleoza, nawet widzowie tak nie potrafią napisać. No wiem. Ja też. Tak, to jest fajne. Mononukleoza. Ej, napiszcie taki komentarz, jestem ciekaw, czy wam się uda. A co to jest? To jest coś z chemii, tak? To jest po polsku. A co to znaczy? No, pojedynczy. Jedyny w swoim rodzaju. Mononukleoza to jest pojedynczy? Mono. To jest rozwinięcie. Mono. Mono, ty masz czyli... jakieś problemy ze sobą, ty masz chyba monobrew na tym. Nie. A bez kitu, bo monobrew. A nukleoza co to jest? Mononukleoza. No to nukleoza co to jest? Nie wiem. Aha. Okej. Okay. Ja po prostu go nazwałem. Tak po prostu. No? No? A co, nie mogłem? Tak po prostu. No tak. No tak. Czemu miałbym inaczej? No tak. A no czemu miałbym inaczej? No bo tak się nie nazywa jakiegoś kota albo no axolotla. Axolotle muszą być słodkie, na przykład Vera. Jak? Nie no, pozdrawiamy wszystkie Weroniki, ale my mamy tylko... Ja też. O, mamy chyba nową parę serwerową. O, no fajnie. No nie. O. Zeszliście już na dół? Nie zniszczyliście. A nie, zniszczyli. Żelka plus... Mikser runa się, wiesz co, nieskończona miłość. Ej, mam 52 lew. A nie, mam 50, dobra, może. Nie, nie zabiję. Pomszczę cię, ojciec. No co, za chamska kobieta. Stworzę specjalnie na Żelkę miecz, który się będzie nazywał na Żelkę. O, powiesz Żelki. Ale fajne itemki. No. Chyba ja sobie wezmę. Ej, ja też moja... na połowę. A gdzie moja obiecana? Ej, mój łuk wyrzuci. Tak. Pa. Ja widzisz jak ona ścina? Widzisz jak ona ścina? I zostawiła. Meteo! Taś, tutaj. Kot. Czekaj, może tutaj pani... Ej, nie musisz wyłowić rybę. To już idę. Czekaj, Rakoretta! Gdzie ty jesteś? Smażony. Ja mam 3 zwykłe. O, to chodźcie tutaj pod domek nasz. Ojciec nie umie strzelać z łuku. Na tak nie umie grać, wystarczy. O, mamy ryby. Ile? O! 4, 3? O! 1, 10! 10! 10? Zawsze koty są obok wiosek, widzowie, taki protip. O! Więc możecie w ogóle napisać teraz komentarz, jak nazywamy kotka. Każdy z wami, jak nazywamy kotka. A jak nie macie pomysłu, napiszcie, jak się bawią wasze zwierzaki, wasi bracia, siostry i tak dalej. Nie możemy się za bardzo tam się skradać i tam przychodzić, bo jak zobaczy nas ta tajemnicza postać, ten tytmaty... To będzie źle. Będzie bardzo źle. Ewentualnie pójdziemy do drugiej wioski, która jest w tamtą stronę chyba. Kotek, kici. O, jest tu! Jaki fajny! Gdzie jesteś? Tu. Czekaj, tu czyli gdzie? Tu. Tu czyli gdzie? Tu. A no tak, palcem mi na monitorze pokazujesz. No tak, tu. Zapomniałam, już idę. Czekaj. Gdzie? Tu! Gdzie? Tu! Gdzie jest tu? Tu!
Stary, wybudowałem wieżyczkę. A, tu! O, dobra. Hej! I kot jest... tam. Okej. Okay. O! Czekaj, bo chcę zobaczyć ciebie, kochaj. Poczekaj. Ojciec, on jest... Czekaj, czy to jest... O, boję się go trochę. Czemu? Bo on będzie mieć chyba, z tego co mi się zdaje... O nie, czekaj, musimy na shifcie. Shifcie. To będzie miał. Ten! Taką mordkę śmieszną. Spuszczoną. No to dobrze chyba. No nie wiem, czy dobrze. Tak, ona chyba spuszczona. No to będziesz go kochać jeszcze bardziej, bo podobny do ciebie. Ej! No dawaj, stary. Hej, mops. Tak. Nie! No kici zrób. Kici. Chodź, kici. Miał. Chodź. Stary, o tak. No chodź tutaj! O! Jest! Tak! Jest! Pokaż jak wygląda. Jaki słodzia, jak śmiesznie. Ej, podany do ciebie. Ej, będziesz się wabić. Homo bonus. Nie. Widzowie napiszą jak ma się nazywać. Monitor. Przywołap normalnie. Przywołacz. O, przywołacz. Jak chcesz go nazwać? Monitor? Przywołap. Monitor chcesz go nazwać? Monitor. Puknij się w czapkę. Chcę mieć trzy kotki. Trzy monitory. Jezus, nie wierzę. I każdy będzie się nazywał monitor, tak? Nie, jeden Huawei, drugi Samsung, a trzeci Sony. Dobra, nie, ja go zabijam. Nie! Zostaw mi Huawei'a. Ej, ale ja mam teraz patent. Jeżeli ty mnie zabijesz, to ci zabiję kotka. Ej, a ja ci co mogę zabić później? No trudno, no ale ja nie stracę 50 levela po raz drugi. Co? Nie, wybiję te akselotle i tylko mononukleoza zostanie. Ale to nie są moje akselotle. Nasze. Nie, to są Emilia, ja ich nie mówiłem. Ej, ale zostaw mi tego monitora. Zabijesz mnie, jak będę miał wysoki level, to masz gwarantowane. No dobra, ale zaakceptuj to, że on się będzie wabić ten. Monitor? Nie. To Huawei. Nie nazwiesz go tak, Huawei. Nazwę go Huawei, teraz chowa się na sam. Hej, Huawei. No nie wierzę. Huawei? Kot? Kot? Nie trochę jak Hugo. Huawei! Kota nazwałeś? No? Jezus Maria, jak ty będziesz jakieś dzieci, to cię jak chciałbyś swoje dziecko nazwać? Bożydar. Ale pozdrawiamy wszystkich Bożydarów. Jeżeli nas chociaż jeden Bożydar ogląda, to cieplutko pozdrawiamy. A ja przepraszam za Natka. Ej, ale chwila, moment. Gdzie jest losowany widz? Nie było przywoływania! No nie! No właśnie, o nie, nie powiedzieliśmy, że przewołujemy, tylko co musimy zrobić? Rozmnożmy koty, chcę mieć... O! Drugi monitor, chodź! Jezus, chodź! Kotek! No ty głupi jesteś, kotku, chodź! O nie, masz maszelink... O! Chodź monitor! No na pewno nie z moim! Chodź. Nie z moim. Ej, a stary, właśnie nie z moim, żeby sprawdzić jaki będzie miał kolor, jak będzie z tym i z tym białym. Ale wiesz, jak się z tym oswoi, to będzie mógł jeszcze być? Nie spychaj go na dół. Ale przecież skoczy na 4. To ja z tym białym? No. Okej, o nie. On stoi. O nie. O! Jaki słodzia! Wow, jaki fajny! Jaki... Jestem jego właścicielem, Lufer! Dobra! Jaki słodziak! Huawei i ty będziesz LG. Jaki słodziak! O mój, jaki malutki kitek! Przepraszam. Dobra, teraz ja po prostu kocham zwierzęta. Jeszcze tak malutko, tak leciutko miałdzie, takie miu. Mięsko? Nie. Ryba. Redstone? Zeżar. Jaki słodziak! Wow. Jaki fajny, tylko wiesz, musisz mieć... A, dobra, ty masz pomarańczową obrożę, żebyś nie pomylił. Ja, widzicie jaki słodziak? No patrz, no. LG. Tak. Biały. Dobra, ten LG to jest biały, a ten to jest Huawei, tak? Huawei, no. Ej! Mam plan. Nie! Dopiero co tylko nazwałem, no weź. No nie chodzi o to. To ci się spodoba. Idź po ryby. Okej. Okay. O nie! Nie jestem właścicielem tego kota, bo dodaliśmy plugin. O nie! O nie! Mam też złe wieści. Nie mamy ryb.
Nie jestem właścicielem KitKata! Nie mamy ryb! Nie jestem właścicielem KitKata! Chyba musimy go zabić. No, chyba cię porąbało. No to co? KitKat? Ja to naprawię. Nie, KitKat zostaje. Okej. Ale spróbujmy go rozmnożyć z tym twoim tym. Huawei. Ale jest na dole, musimy go zetkać. Dobra. KitKat. KitKat. Ej, koniu! Co jest? Ja myślałem, że to kot. Moja matka. Co? Ona mnie urodziła. No tak, ja pcham w tą stronę, a ty pchasz w drugą. Tutaj, bo tutaj, no dajesz teraz. No teraz ty pchaj, teraz ja pcham. No tak, więcej was matka nie miała. Pisio! A kysz wąt. A jest mi smutno, słuchajcie, że KitKat nie jest mój, no bo kurde, dodaliśmy plugin i tak jakby wszystkie rzeczy się wyzerowały, co miałem taki moment, w którym na przykład ścinałem drewno, no kurde, miałem już któryś tam level i drzew ściąłem pewnie z tysiące. I o Jezu, KitKat nie jest mój. Ja to jakoś naprawię. Natek, pamiętaj, że jak teraz rozmnożymy tego kota, to musimy zobaczyć, czy będzie wylosowany widz. Na stówę. Jesteś gotowy, Natek? Bo ja mam tutaj, łap. Kto ma jeszcze ryby? O, dobra. Dominik. Tutaj? Ukradł pewnie. Dziękuję. Nie no. Dobra. I teraz ten mój z tym twoim czarnym. Tak. Chodź. O nie. O nie. Musimy poczekać. Ej, a jakbyś rozmnożył tego z tym, to no ty ten byłeś właścicielem? To samo, bo muszą mieć jakieś tam ale chyba 5 minut. Ale nie, mi chodzi, czy Natek zostanie właścicielem. Chyba tak. Na pewno? Dobra, to czekamy. Dobra? Kochajcie się! Będzie czarny. O, jaki fajny! Ten sam! Ale masz farta! Czyli tak, dobra, to jest Huawei, to jest jaki? LG. A ten? Jak by go nazwać? Sony. Jak? Sony. Sony, bo kamerę mam Sony. Dobra, idziemy na górę. Musimy zaraz wybudować te schodki dla kotów. Dwa koty! Jakie dwa koty? Dwa koty! Teraz jeden. Były dwa. Jakie dwa koty? Gdzie? Dwie dziewczyny! Wiczki wylosowane! Dzień dobry! Ty będziesz Road? Jestem Lufer, dzień dobry. Dzień dobry. A jak się nazywasz? Kiki. Dzień dobry, jestem Lufer, jak się nazywasz? Jestem się Kamila. Cześć. Ej. Kamila. Kamila chyba znikła. Dzień dobry, to on cię urodził dzisiaj. W ogóle dziewczyny chyba spełniły swoje marzenie, bo słuchaj Natek, zostały urodzone przez kotki. O. Przez kotki, które musimy teraz stąd wynieść. Jest mi tak szkoda KitKata, ja go nie mam, to nie jest mój kot. To jest kot mojego wcześniejszego takiego... Czekaj! To może niech urodzi z tym i ten, i będziesz mieć może czarnego kota i to będzie twój. To nie jest głupie. Dobra, to ty łap to. No. Dobra. Czarnym. O nie, musimy je teraz przepchać. Chyba się nie lubią. Nie, one siedzą, dlatego. No wstańcie! Proszę, trzeba je walnąć. O! Ale wstał. No, urodźcie mi kota. Ty! No to z moim, chodź! Biskitu, dlaczego? Ale to będzie mój, tak? Tylko nie mam ryby. Cześć, Kiki! Dzień dobry, Kamila ponownie. Dzień dobry. Słuchajcie, a wy, jeżeli chcecie zostać wylosowani i chcecie razem z nami nagrywać, dzisiaj dwóch widzów dołączyło na serwer, to pamiętajcie, zasubskrybujcie tutaj kanał, zostawcie od razu dzwona, łapkę w górę i napiszcie komentarz, że losowania będzie później. Za dosłownie chwileczkę. Ja muszę po prostu złowić sobie dwie ryby. Szybko. Mam Raf Koda i Raf Salamon. To chyba powinno działać. Powinny! Chodź! Dobra, lecę. Beko z twoim! Szybko! I? Dajesz. No. Jaki fajny! Okej, spróbuj teraz. Co? O, pisz na niego. Prawym. No co ty? Myślałem, że lewym. O. Poznaj Rosa! Nie lubię cię! Nie! Poznaj kogo? Co? Poznaj kogo? Nie, Rose już jest. Jak go nazwiemy? Wiem jak! Posłuchaj! Uwaga! Poznaj Razera!
Nie róbmy krzywdy. Okej, zmienię mu imię. Samsung. Gdzie wy w ogóle jesteście? Na dole! Właśnie uśmiercam Natka. Nie! Ała! Nie! Okej, jak inaczej. Jak można kota nazwać Samsung? To jest Samsung! To jest Samsung! Ale to jest kot! O, Morele! Jeszcze Morele! Nazwij go Morele! Tak, może jeszcze X-com. I co jeszcze tam można mieć? X-com. Stokrotka. A stokrotka jest bardzo ładne. Żabka. O, w ogóle Kiki zauważyła, że jest na serwerze siadanie i tak dalej. Przypominam, że każdy widz wylosowany, który ma Minecrafta non-premium, może z nami grać. A ty, Kiki, masz premium czy non-premium? Ja mam non-premium. O, ona ma non-premium. Matek. Nie może nazywać kota Samsung. A jak mam go nazwać? Normalnie. Kotek, kitek, kitty cat. Ale nie monitor. Pazurek. Jezus, nie, ja stąd idę. Ja nie wytrzymię. Ja po prostu nie wytrzymię. Ej, no kurde, no... No bo to miał być mój kot, a ty go nazywasz Samsung. A jak mam go nazwać? Normalnie. Jak? KitKat Junior, na przykład. Nie, to jest słabe. Ty jesteś słaby. Ej. Matko sałatku, serio, ale jestem wściekły, kochani. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie mieć kota, który się normalnie nazywa, a nie nazywa się Samsung. Co? Dzień dobry, Żelson. Dzień dobry. Jak przyjdzie tutaj ten osobnik, który ma zespół jelita drażliwego z przerzutami na kolana, to proszę go zabić, okej? Okay? O kim mowa? O tobie! No tato, nie denerwuj się! No nie, nawet nie próbuj tutaj przyjść. Co jest, tato? Tato? Gdzie jesteś? Tato! Nie, sio, Lena. Zakaz wstępu, to jest mój ochroniarz. Tam jesteś! Tato! Nic mnie przed miłością do ciebie nie. Co? Czekaj, daj mi 5 sekund, jak to się nazywa? Kobieta. Żadna kobieta mi nie stanie na drodze. Au! Tato, no. Co to było? Dieti! To jest to ta pułapka! To ta pułapka! Pułapka? Coś wybuchło? To ta pułapka, którą to... O nie. Stone, szybko! Stone. Trzeba tam zejść i zabudować. Nie, idźcie do góry! Po co tam idziecie? Na górę, szybko! Szybko, góra! Ja z Natkiem tylko na dół. No to chodź! Chodź, musimy zamurować, bo on może tutaj przyjść. Fuck. Najgorzej. Dobra, Natek, stąd. Dobra. Co za chłop? Chciał do nas przyjść. O nie. Nie, fuck. O nie. Natek, idziemy do niego. Dobra, chodź szybko. Widzowie, wy zostajecie tutaj. Ja idę z Natkiem. Okej. Będzie nas za dużo. Okej. Pilnujcie naszego serwera, naszego dobrobytu. Spoko. Dobrze. Hełm. Rower, no chodź! No idę! Już, chwila. Żarcie. Jabłko, koks, na pewno wam nie pomógł? Nie. Zostańcie, pilnujcie naszych kotów, wszystkiego i tak dalej. No okej, no. Idźcie. Chodź Natek, chodź. O mój Boże, teraz ten pułapka zaczęła działać. Co teraz? To dobrze, super. To idealnie. Dobrze, że w ogóle ten sprawdziliśmy. A, fuck. Dobrze, że my tą pułapkę zamontowaliśmy, bo my teraz wiemy, że on był w tym tunelu i coś kombinuje. Tylko co, kurde? No ja nie wiem, co on może kombinować? Może chciał kogoś nowego porwać, bo dzisiaj dwóch wylosowanych... On może poluje na same dziewczyny, bo dzisiaj dwie wylosowane dziewczyny były. Czy stary, on widzi tego taba. On wchodzi i widzi taba. Czekaj, nie, bardziej tak na zewnątrz, Natek, chodź. Bardziej na zewnątrz. Na zewnątrz, wyszysz. Staraj się zabijać bezszelestnie. Aha. Gdzie on może być? Chyba już jedzenia nie mam. Faktyczna krowa. Łap, rzucam ci. O, dzięki. Co za chłop. Czekaj. On tutaj może być. Ty to... Może druga pułapka z drugiej strony. Stary, czekaj, my musimy się skitrać, bo on na pewno stąd wyjdzie. Dobra, to czekaj, taktyczne okopy. Nie. Chodź, tutaj się... Tutaj. Żebyśmy go widzieli. Fuck, on nas tutaj... Tu. Tutaj będzie taka dziura. No, fuck! Uważaj! Szybko. Masz glow? Mam. Tyle. Tyle? Dobra, o. Chodź.
Twoje miejsce. Zamurujemy się, dobra? Jak najszybciej. Zrób miejsce do ucieczki. Dobra, poczekaj. Panie, błagam, w górę zostawcie teraz. Ten chłop coś kombinuje. Wiedźmy się pojawiają. Kurde, stary, cały czas są wiedźmy wtedy, kiedy on gdzieś jest w pobliżu. Może on ci tak broni właśnie. No. Strasznie się stresuje. Mam pojęcie, kiedy on w ogóle wyjdzie. Nie rób tak, bo on ci zauważy nas. No, czekaj, ja nie widzę. Czekaj, luneta. To może tutaj, o. Tutaj, o, tak bardziej. Kurde, nie wiem. Czekaj, tak jest git, tak jest git. Czekaj, ja może zabarykaduję nas, w razie gdyby. Ej, masz drugą lunetę? Nie, nie mam. Łap moją. A! Głupcy. Pewnie by mnie zniszczyli. Ale nie przewidzieli jednego. Te totemy na coś się przydały. Na całe szczęście strata jednego totemu to niewielka strata. On nasze totemy wykorzystuje. Tak, tak. Ej, ale ciekawe po co? Nadal mój plan jest aktualny. Na całe szczęście wiedziałem, żeby mieć na zapas tych totemów. Mój plan, żeby zamienić Emilię w kogoś więcej niż człowieka. Na człowieka, który stanie się potworem. Takim jak ja. On chce Emilię zamienić jak na czarną postać. Będzie taka jak ja. Brakuje mi tylko kilka składników. Ale na całe szczęście to już niebawem. Niebawem będzie taka jak ja. Nie, 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 nie. Natek! Tak, no widzę to! O nie! Co to? Fuck, ja on nas nie widział. Chyba mi się przesłyszało. Idę już przygotowywać resztę rzeczy. Ten wywar będzie już gotowy pojutrze. Nie ma go, nie ma go, nie ma go. Wchodź na górę. Fuck. Głupie dziury. Ach, ten generator map. Poszedł, poszedł. Uciekamy, 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 uciekamy. Nie, 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 nie. Gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? Poszedł, musimy uciekać. Szybko, uciekaj! On chce zamienić Emilię! Natek, my powinniśmy go zabić teraz! Nie, to i tak nic nie da! Słyszałeś, on ma totemy! No ale co my mamy zrobić? Musimy się przygotować! No ale jak przygotować, stary? On ma totemy! Będzie miał Emilię, on chce stworzyć jakiś wywar! No to musimy zaatakować go wtedy, kiedy będzie mieć wywar! Nie, no nie wierzę! Co za chłop? Dlaczego on oszukał nas? Mówił, że nam ją odda! Posłuchaj, czasami ludzie tacy są! Kochani, zostawcie dzisiaj 5000 łapek w górę już teraz, każdy bez wyjątków, i napiszcie komentarz do losowania. Emilia, uratujemy cię. Każdy taki komentarz pisze, to przypnie wam serce. Słuchajcie, nie. Jestem teraz tak wściekły, że to się w głowie nie mieści. Każdy pisze taki komentarz. Widzimy się jutro o godzinie 11 na kolejnym odcinku, kochani. Ja w to nie wierzę. Jestem taki wściekły, stary. Spokojnie, będzie dobrze. Damy mu radę. Dobra. Wyłączam kamerę, trzeba poinformować widzów. Dobra. Kochani, wbijajcie na playlistę w prawym górnym rogu, żeby zobaczyć poprzednie odcinki. Trzymajcie się i pa pa! Pa pa!